Witam Cię bardzo serdecznie. Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj mentoring ze mną o numerze 36, który dotyczy samosabotażu. Jakie są jego przyczyny, oznaki, no i oczywiście jak go pokonać. Dzisiejszy mentoring w deszczu, ptaki śpiewają, wiosna rozpoczęta, a jednocześnie taka niesamowita energia oczyszczenia. Ponieważ już jutro, 25 marca, mamy pełnię księżyca, oczywiście nasze spotkanie, rytuał świec intencyjnych, rytuał dla Matki Ziemi, rytuał w intencji zwierząt, rytuał w intencji drzew. No ale jednocześnie zaczynamy sezon zaćmień i nie ma przypadków. Zadajecie mi tak dużo pytań do mentoringu i akurat dzisiaj poczułam, że jest ten odpowiedni moment, aby porozmawiać właśnie o tym samo sabotażu, Ponieważ właściwie jest to podstawa wszystkiego. Bo nawet jeżeli mamy w jednym palcu całą wiedzę tego świata, wszystkie prawa Ziemi, wszystkie prawa wszechświata, jeżeli pracujemy nad sobą, nad rozwojem osobistym, rozwojem duchowym itd., itd., to właśnie samo sabotaż może być tym, który. W jaki sposób blokuje nam zrealizowanie siebie, swoich marzeń, swoich planów, wyznaczonych celów, ale również naszego powołania? Dlatego uważam, że właśnie ten sam sabotaż jest Takim tematem, taka dziura bez dna, można powiedzieć. Dzisiaj poruszymy go w tych najważniejszych kwestiach i mam nadzieję, że te kwestie już Ci pomogą. Popatrzeć na to z innej perspektywy, wykorzystać te wskazówki, wykorzystać je w Twoim życiu i pokonać przynajmniej dużą część tego samo sabotażu. Zaczynajmy więc. Na pewno to znasz, wyznaczasz sobie. Cele, masz jakieś tam marzenia, pragnienia, i nawet jeżeli coś jest bardzo jasne, czyli te duże cele, potem mniejsze cele, to gdzieś na początku wszystko zaczyna się udawać. Stosujesz afirmacje, wizualizacje, może korzystasz z rytuałów, może w jakikolwiek inny sposób idziesz do przodu i realizujesz. I nagle szczęście początkujących. Każdy z nas zna szczęście początkujących. Otwierasz nową firmę i od razu, wow, pierwsze zlecenia, pierwsi klienci i czujesz się już cudownie. I po tym pierwszym momencie nagle jest spadek na dno, i to czasami jest tak niski upadek, że aż trudno się pozbierać. Tak samo w związku. Masz nowe postanowienia, nowe cele, nowe marzenia, pracujesz nad tym, wyznaczasz sobie. Wszystko, Twoja wizja jest jasna i czysta, i nagle pojawia się to szczęście początkujących. Poznajesz tą właściwą osobę i jest idealnie wszystko, jest dokładnie tak, jak było zaplanowane, wymarzone, zamówione u źródła. Nagle po pierwszych tygodniach spadek. I powrót do jakichś starych energii, starych schematów, które znasz z innych może Twoich poprzednich związków. Dlaczego jest coś takiego jak efekt jojo, jeżeli chodzi o odchudzanie? Bazuje to dokładnie na tym samym, samo sabotaż. Czyli nowa dieta, nowy plan ćwiczeń, nowe postanowienia, wszystko jest idealnie. Osiągasz wymarzoną wagę, czyli to szczęście początkujących, a tu za chwilę klik i znowu wracamy do punktu wyjścia, a może nawet jest wtedy jeszcze gorzej niż wcześniej. Oczywiście może to mieć wiele, wiele przyczyn, czyli w zależności od różnych dziedziny życia może mieć różne przyczyny, również coś takiego jak złe życzenia innych osób, trzeba zadbać o ochronę, jakiś wpływ, wpływ zewnętrzny, jakieś energie, stare energie zgromadzone w rzeczach, w ubraniach itd. Ale o tym wszystkim już żeśmy rozmawiali. Natomiast największą przyczyną, najgłębszą przyczyną najczęściej jest samosabotaż. I teraz tak, może zaczniemy od samego początku, czyli jakie są oznaki samosabotażu.